Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Chciałbym pokazać, jak można ustawić jednostki w blenderze. To znaczy uniknąć stosowania wielkości bezwymiarowych przy określaniu rozmiarów obrotów i położenia obiektów. Aby to pokazać, dodam do sceny Cuba, który standardowo w zwykłej konfiguracji ma wymiary 2x2x2, duże oczka siatki. Po kliknięciu na guzik sceny w panelu narzędzi po prawej stronie mam dostępne takie opcje na panelu Units, jak na przykład metric. W tym momencie wymiary cuba zmieniają się z 2 na 2 metry. OK? Mogę również podać na przykład szerokość 3 metry i to działa. Oprócz tego mogę stosować również jednostki imperialne. W tym momencie cofnę. Przy czym wtedy widzę, że moje poprzednie rozmiary kostki zostały wyrażone w jardach, a siatka dopasowała się do nowego sposobu podziału. Każdy jard jest podzielony na 3 części. Mogę również włączyć sobie obroty w stopniach lub w radianach. W tym momencie obroty są wyrażone w stopniach, jest to domyślna opcja, natomiast mogę zrobić obrót w radianach. Aby zrobić taki obrót, naciskam klawisz R i mogę teraz w panelu Rotate po lewej stronie wpisać 1. To jest obrót o 1 radian. Tak naprawdę wyświetlona jest tutaj w obrocie jedynka, ale jeżeli się przełączę z powrotem na stopnie, to widzę, że jest to dokładnie 57 stopni z kawałkiem, więc tyle, ile wynosi 1 radian. W ten sposób mogę panować nad wyglądem swojej sceny i obracać elementy w taki sposób, w jaki chcę. To, co jest ważne, to również to, że mogę ewentualnie niektóre rzeczy sumować. Na przykład chciałbym zrobić 2 razy większą szerokość cuba. Mogę to napisać 2 razy 2. W tym momencie mój cube jest przeliczony, no i po prostu ustawia się tak, jak powinien. Mogę również określić jego położenie poprzez na przykład obecne położenie 0 plus 2, powiedzmy sobie, i pół metra. W tym momencie jednostka M tutaj podana rzeczywiście tego cuba przesuwa. Mogę teraz od tej odległości odjąć na przykład 50 cm. Minus 50 cm i wraca mi kostka tam, gdzie powinna stać, czyli bokiem dotyka środka układu. OK? Jest to rzeczywiście precyzyjne i przydać się może do różnego rodzaju architektonicznych zastosowań. OK, dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia ponownie.